Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Zaś jeżeli chcesz i możesz wesprzeć rozwój mojego kanału, wpłać symboliczną złotówkę na moją kanałową zrzutkę. Link w opisie filmu i na banerze kanału. Intensywny zapach waniliowych perfum i kobiecego ciała. Dotyk gładkich, ciepłych dłoń oraz szybsze i bardziej natarczywe pocałunki Laury sprawiły, że Hector na chwilę zapomniał o reszcie świata. Krew pulsowała mu w żyłach, a tętno wzrastało. Oddychał z coraz większym trudem, mocno obejmując dziewczynę. Chłonął każdą sekundę zbliżenia, łaknąc jej ust, krągłych bioder i spełnienia, jakie mu dawała. Kiedy je osiągnął, odetchnął z satysfakcją i zasnął przy jej boku. Była tylko jego, piękna, naiwna i bezbronna. Następnego dnia Hector wstał o wschodzie słońca, zostawiając Laurę samą w pokoju hotelowym. Śpieszył się do niczego nieświadomej żony i dzieci, pogwizdując radośnie. Właśnie dostał awans w pracy i ukończył zbiórkę charytatywną dla sierot. Świetnie dogadywał się z małżonką, parę nocy w tygodniu spędzał zaś w objęciach kilku młodych kochanek, więc nie narzekał na nudę. Każda z nich go uwielbiała, a skoro mieszkały w innych miastach, nawet nie nabrały podejrzeń, przynajmniej tak mu się wydawało. Wrócił do domu, przywitał się z rodziną i zjadł szybkie śniadanie. Kochanie, miłego dnia, ja lecę do roboty. Mam dziś kampanię na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Pożegnał się z małżonką. Nie mógł się spóźnić, ucierpiałby na tym jego wizerunek. Jasne, tylko pamiętaj, żeby potem kupić coś naszym pociechom na urodziny. Zdążyła mu jeszcze przypomnieć żona, kiedy wychodził. Tymczasem Laura przeciągnęła się ziewając. Nie mogła się już doczekać kolejnego dnia. Wszystko szło po jej myśli. Obroniła magisterkę z finansów na piątkę, schudła i znalazła faceta, z którym postanowiła ułożyć sobie życie. Może i czasami zdawał się trochę skryty i nieśmiały, ale świetnie im się ze sobą układało. Nie mogła się już doczekać oświadczeń. Niedawno widziała, jak Hector ukrywa przed nią ukradkiem jakieś błyskotki. Uznała więc, że to musi być pierścionek. Nie chciała już dłużej czekać. Postanowiła zrobić mu kiedyś niespodziankę i zaskoczyć go w pracy. Poza tym musiała pokazać jego znajomym, że są parą. Miała dość tego, że wciąż jej nie kojarzył. Przeczesała swoje długie, kręcone włosy i wyjęła książkę. Uwielbiała rozpoczynać dzień od kontrowersyjnej lektury. Dodawała jej energii i sprawiała, że odważniej i bardziej zdecydowanie popychała wszystkie najważniejsze sprawy do przodu. Najbardziej lubiła te związane ze strategiami wojennymi. Zawsze motywowały ją do tego, by walczyć o swoje i realizować wszystkie plany. Poszła do łazienki i wyjęła wizytówkę ze swetra ukrytego w szafce, który zdołała zwędzić Hektorowi. Co jak co, ale przy niej zawsze robił się roztargniony. Więc nie było to zbyt trudne. W końcu miał jakieś informacje tyczące się miejsca jego pracy. Wróciła do pokoju i zabrała wszystkie poukrywane w kątach kamerki, którymi nagrywała każdego potencjalnego kandydata na męża.
Miała już wcześniej wielu narzeczonych, ale ostatecznie zawsze okazywali się tylko kłamcami bądź godnymi pożałowania nieudacznikami z pensją poniżej średniej krajowej. Więc ostatecznie groziła im tylko ujawnieniem nagranych materiałów i na pamiątkę kupowała sobie nową biżuterię. Wyszła z budynku, pomalowała usta czerwoną szminką i wsiadła w pierwszy autobus jadący do miejscowości, w której pracował Hector. Zamierzała przymusić go do jak najszybszego ślubu, wydusić z niego jak najwięcej pieniędzy i porzucić wreszcie przygodne romanse. Uwielbiała przypadkowy seks, prezenty i porównywanie ze sobą mężczyzn różnych ras i klas społecznych. Ale zaczynało ją to nudzić. Chciała spróbować stabilizacji. Wreszcie poczuła, że natrafiła na faceta, który spełni jej wszystkie zachcianki, jednocześnie zapewniając jej krewnym materialne bezpieczeństwo. Po kilkudziesięciu minutach dotarła na miejsce. Wysoki, oszklony budynek zrobił na niej piorunujące wrażenie. Skoro Hector pracował na wysokim stanowisku w korporacji i udzielał się charytatywnie, naprawdę musiał być dla niej odpowiednią partią. Wreszcie przytrafił jej się ktoś z właściwą pozycją, przy którym mogła przestać obawiać się o przyszłość i rzucić uporczywe nałogi. Na chwilę wyciągnęła zdjęcia swoich bliskich, pogładziła je i stwierdziła, że dla rodziny zdecydowanie warto zaryzykować. Potrzebowali go równie mocno, jak i ona. Nowocześnie urządzone wnętrze zdawało się zapraszać Laurę w swoje progi. Jakby zostało stworzone do tego, by je odwiedzała. Jej obcasy stukały w posadzkę, ciesząc dźwiękiem, który uwielbiała. Nadchodził przełom w jej monotonnej egzystencji, punkt zwrotny, do którego dążyła już od dłuższego czasu. Długo na to pracowała, nieustannie walcząc o byt swoich dzieci i kuzynów. Weszła do biura Hectora i ostentacyjnie zrzuciła z siebie płaszcz, szybko podchodząc do jego stanowiska. Upewniła się, że zwróciła na siebie uwagę jego współpracowników i z całej siły przyciągnęła go do siebie, całując w usta. Cześć kochanie, idziemy dziś na kolację? Mężczyzna szybko odepchnął ją od siebie, starając się wymyślić wiarygodną wymówkę. Siostrzyczko, co ty znowu wyprawiasz? Mówiłem ci, żebyś tyle nie piła. Mam znowu dzwonić do twojego męża? Wyszedł z pokoju, ciągnąc ją za rękę. Hector, co to ma znaczyć? Postradałeś zmysły? Laura niemal go uderzyła, kiedy tylko wyszli z biurowca. Skarbie, to nie takie proste. Muszę ci coś powiedzieć. Mam żonę i dzieci. Nie mogę ich zostawić. Proszę, bądź dyskretna, albo będziemy musieli to skończyć. Teraz mi to mówisz? Ty chamie! Jeszcze tego pożałujesz. Zawsze będę z tobą, w twoich snach, przy twoich dzieciach, w każdej chwili. Będę dbać o to, byś żałował tego w każdej sekundzie twojej marnej egzystencji. Odwróciła się, splunęła, szybko wyrwała mu kępkę włosów z głowy i odbiegła. Wariatka, nie wiem jak mogę wytrzymać z taką tępą lafiryndą jak ty. Jesteś walnięta, nigdy więcej się do mnie nie zbliżaj, bo wezwę policję. Zdążył jeszcze odkrzyknąć Hector. Poprawił marynarkę i wrócił do pracy. Koledzy dziwnie się na niego patrzyli, ale nie wydawali się zainteresowani całą sprawą na tyle, by dopytywać o szczegóły. Całe szczęście bardzo go lubili i sami mieli za sobą kilka skoków w bok, więc wszystko uszło mu na sucho.
Kampania reklamowa wyszła znakomicie. Udało się zebrać kilka milionów złotych na rzecz fundacji. Był z siebie zadowolony, wszystko szło w miarę po jego myśli. Stracił jedną kochankę, ale czekały na niego jeszcze trzy inne. Odetchnął z ulgą, ciesząc się nadchodzącą nocą. Uwielbiał nagradzać się za dobre uczynki. Zamówił przez internet podarunki dla swoich pociech i prędko udał się do samochodu, by nie spóźnić się na kolację z Wiktorią. Po kilku godzinach dojechał na miejsce. Stara posiadłość nie należała do największych, ale była zadbana i zawsze zdawała się zapraszać go w swoje progi. Wiktoria miała 10 lat więcej od niego, ale nie miało to żadnego wpływu na jej libido. Wręcz przeciwnie, niegdyś znudzona, stateczna pani domu i rozwódka korzystała teraz z wszelkich uciech życia. A jej łóżkowe doświadczenie i fantazja bardzo mu imponowały, zachęcając do wypróbowania nowych pozycji. W dodatku w ogóle nie musiał się przy niej kryć z tym, że ma rodzinę, bo była dla niego bardzo wyrozumiała, czasem nawet doradzając mu w sprawach tyczących się rozwiązywania drobnych rodzinnych konfliktów. Wiktoria leżała na wielkim, miękkim materacu, ubrana zaledwie w półprzeźroczystą koszulę nocną i czerwone szpilki, które dodawały jej seksapilu. Pachniała jaśminem i patrzyła mu w oczy, zachęcając, by położył się koło niej. Kiedy to zrobił, wręczyła mu bat i zalotnie się do niego uśmiechnęła, odwracając się do niego tyłem. Była smukła, ale nie brakowało jej krągłości. Widząc ją w tej pozycji, zaczął odczuwać narastające podniecenie. Chwycił ją i uderzył batem. Gdy zauważył lekkie zaróżowienie na jej skórze, poczuł, że dłużej już nie wytrzyma. Położył się na niej i wszedł w nią, ruszając się coraz szybciej i bardziej gwałtownie. Po chwili jednak coś zaczęło się zmieniać. Wyrwała się mu i pchnęła go na łóżko tak, że znajdował się pod nią. Jej twarz zmieniała się, przypominając jego inną kochankę. Po kilku sekundach Hector widział już tylko Laurę. Zszokowany chciał uciec, ale ta ścisnęła swoimi dłońmi jego gardło i zaczęła go dusić, dochodząc. Teraz zamiast podniecenia odczuwał już tylko strach. Zaczął szarpać się z całej siły. W końcu udało mu się uwolnić. Rzucił ją na posadzkę, chwycił za głowę i zaczął nią uderzać o ziemię. Hector, co robisz? Przestań! Zdążyła jeszcze wykrztusić Wiktoria, zanim jej czaszka pękła. Jej ciało starzało się w ekstremalnym tempie, a wokół zamiast jaśminu czuć było tylko roztaczającą się woń rozkładu. Kiedy zostały prawie same kości, zwłoki wstały, kierując się w jego stronę. Won! Hector uciekał, starając się wmówić sobie, że to tylko koszmar. Jakiś strzem wyrzutów sumienia po ostatnich wydarzeniach. Trup jednak poruszał się bardzo szybko i wydawał się w 100% prawdziwy. Hektorku, nie masz ochoty na szybki numerek? No już, pomóż starszej pani w potrzebie. Przecież masz takie dobre serce. Zwłoki rzuciły się na niego, chwytając go za krocze i starając się zdjąć mu spodnie. Hector zdołał się jakoś wyrwać i wybiegł z posesji w potarganych ciuchach i z kawałkiem zgniłego palca w rozporku. Dobiegł do samochodu i odjechał z piskiem opon. Po drodze udało mu się ukradkiem przemknąć do dworcowej łazienki i zetrzeć większość pozostałości po przygodzie w posesji Wiktorii. Wrócił do domu i cicho położył się na kanapie w salonie, nie chcąc obudzić małżonki. Zapomniał jednak zapisać sobie termin swojej rocznicy ślubu, więc wkrótce przyszła do niego żona, upominając się o swoje. Kochanie, co ty robisz?
Przecież dzieci są w domu. Hektor zwrócił się do niej ze zdziwieniem, wciąż nie mogąc ochłonąć po bliskim spotkaniu z trupem. Sału dziadków, mamy cały dzień tylko dla siebie. Przecież dziś jest nasze święto. Zaplanowałam dla ciebie niespodziankę. Chcesz dowiedzieć się jaką? A faktycznie, bardzo chętnie, ale nie teraz. Jestem zmęczony, muszę się zdrzemnąć. Może za kilka godzin. No coś ty, zaraz z pewnością odzyskasz energię. Wskoczyła na niego i w błyskawicznym tempie zdjęła mu koszulę, zabierając się za resztę jego odzienia. Masz rację, już mi lepiej. Nie miał zamiaru odmawiać odrobiny przyjemności swojej własnej żonie. Zwłaszcza, że wyglądała wyjątkowo ponętnie. Kiedy oboje byli już bliscy orgazmu, Hektor ujrzał, że ciało jego małżonki zaczyna starzać się w zawrotnym tempie. Jej piersi stawały się coraz bardziej obwisłe, skóra pokrywała się coraz głębszymi zmarszczkami. Oczy traciły blask, a włosy zaczynały siwieć. Twarz szarzała i pojawiły się na niej ropiejące blizny. Z otwartych ust wysunęła długi, wężowy język, chcąc go pocałować. Zszokowany chciał się odsunąć, ale ta przytrzymała go niezwykle silnymi rękoma. Palce jego ukochanej zakończone były długimi, ostrymi szponami, które stopniowo zaciskała wokół jego klatki piersiowej. Nie zdążyła jednak wbić ich w jego ciało, bo Hektor wrzasnął jej do ucha, niemal ogłuszając, i pobiegł do szafki po siekierkę. Wrócił do pokoju i z całej siły się zamachnął. Uderzył ją kilka razy w głowę, poderżnął gardło, rozciął żyły i tętnice. Oddychał coraz szybciej, trzymając się za głowę. Miał wrażenie, że zaraz coś rozsadzi mu czaszkę od środka. Odwrócił się na chwilę i wyjrzał przez okno na ulicę. Zobaczył Laurę, spoglądała na niego, stojąc naprzeciwko szyby. Mieszkał na parterze, więc szybko wybiegł z domu, mając nadzieję ją znaleźć i zabić. To musiała być jej wina. Laura uciekała przed nim, przyspieszając na każdym zakręcie. Jej sylwetka odbijała się w szybach oszklonych budynków, złowrogo się zniekształcając i falując. Nagle zmaterializowała się, stanęła w miejscu dokładnie naprzeciwko niego i rzuciła się na niego z pazurami. Wyjął schowany w kieszeni scyzoryk i wbił go w jej szyję. Po krótkiej chwili pojawiły się jej kolejne podobizny, otaczając go. Związały mu dłonie i ciągnąc za przymocowany do więzów sznur, zaprowadziły do hotelu, w którym niedawno się z nią kochał. Prawdziwa Laura czekała na niego w pokoju, zalotnie się uśmiechając. Malowała sobie paznokcie i czytała książkę. Gdy tylko spojrzała mu w oczy, ujrzał, że jej źrenice przybrały kształt spirali, która zaczęła go hipnotyzować. Siadaj, jak widzisz, sprawy trochę się skomplikowały. Nie z mojej winy oczywiście. Miało być miło, przyjemnie i stabilnie. Ale musiałeś wszystko spieprzyć. Chciałam pozbyć się tej klątwy, wygód, a nawet urody, żeby tylko wreszcie odpocząć i zapewnić mojej rodzinie byt bez tej całej szopki. Nie pozwoliłeś mi na to, okazałeś się tylko impulsywnym, kłamliwym idiotą. Widzisz, lubię ładnie wyglądać, a zawsze pomagała mi w tym nieustannie pozyskiwana od innych energia życiowa. Lubię też długowieczność. Chciałam jednak z tym raz na zawsze skończyć i pozwolić moim bliskim żyć bez ranienia innych. Jakbym za ciebie wyszła, mój dar skończyłby się i mogłabym cieszyć się zwyczajną ludzką egzystencją. Teraz jednak już na to za późno. Przejdźmy do rzeczy. Oczywiście, Hektor myślał w tej chwili tylko o jej pięknych, ciemnych oczach,
które zdawało się spoglądać w jego duszę. Otrząsnął się, wstał i pocałował ją. Laura odwzajemniła pocałunek, coraz zachłanniej dopominając się o swoje. Gdy wchłonęła jego energię, od razu poczuła się lepiej. Ukłuła go w palec, a pozyskaną w ten sposób krwią nakarmiła swoje dzieci, siedzące koło niej cienie. Odmłodziła się o kilka lat, spojrzała z dumą na swój portret z XVII wieku i opuściła pokój hotelowy, zostawiając śpiącego Hektora samego. Przez chwilę łudziła się, że mógłby być dla niej czymś więcej niż przygodą, ale teraz nie miało to dla niej większego znaczenia. Ekscytowała się już kolejnymi wyprawami i łowami. Jej pociechy wciąż były głodne. Po kilku sekundach przybrała inną postać i teleportowała się wraz z nimi w inne miejsce. Gazeta Nowinki. Na ulicach naszego miasta odnaleziono zwłoki kilku kobiet. Okazało się, że mordercą był niezrównoważony psychicznie Hektor S., który wcześniej zabił też swoją żonę i kochankę. Świadkowie twierdzą, że podczas dokonywania zbrodni krzyczał coś o demonicznej Laurze i śledzących go cieniach. Zabójca przebywa aktualnie w szpitalu psychiatrycznym na oddziale zamkniętym.